wszystkim w zadaniu 15 z egzaminu 2020 oficjalnego mamy tutaj uszeregować jony kompleksowe żelaza 3 wraz ze wzrostem ich trwałości. OK. No i tutaj mamy opisane, jak to działa oczywiście, jak w każdym takim zadaniu. Kompleksy mogą mieć różne barwy. No i przeczytajmy sobie, w dwóch próbówkach znajdował się wodny roztwór chlorku żelaza 3. Do pierwszej wsypano niewielką ilość stałego fluorku potasu, co poskutkowało odbarwieniem żółtego roztworu. OK. W porządku. Bezbarwny, tak? Czyli odbarwienie nastąpiło. W związku z tym tutaj już widzimy, że nastąpiło odbarwienie. Następnie tutaj do obu próbówek dodano wodny roztwór dodanku potasu i stwierdzono, że tylko w próbówce drugiej nastąpiło, pojawiło się krwisto-czerwone zabarwienie. Tutaj mamy HCN-, czyli rodankowy mamy w środku, jest drugim tutaj. W takim razie najtrwalszym z tych jonów będzie fluorkowy, zgodnie z tym, co mamy tutaj napisane. Takie typowe zadanie czytania z tekstem, czyli ostatnie, no, rozumienie tekstu czytanego. W związku z tym pierwszy, który tutaj nie napisano nic, no to będzie aqua complex, czyli mamy aqua complex. No, a numery tylko trzeba podać, ok. No to aqua complex jest najmniejszej trwałości, potem rodankowe i tutaj oczywiście fluorkowe. Także właściwie to tyle w tym zadaniu dzisiaj, krótki filmik. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że pomogłem. Jeżeli tak, daj suba, daj łapę w górę, no i poleć mnie znajomym. Cześć!